Dobra. Mogę robić klapsa? Klapsa może. A chcesz zrobić? Tak. Ujęcie pierwsze. Czekaj, ale cię widać, nie? Tam w tym. Przesiądę się, czekaj. Ostatnia paróweczka. Razłego barykenta. Zobacz biznes od kuchni. Tu powstaje coś. Przechodząc ulicą Szamarzewskiego na poznańskich Jeżycach, postanowiłem sprawdzić, co kryje się za tym napisem. Okazało się, że powstaje tam bardzo ciekawy lokal gastronomiczny, a właściciele mają oryginalny pomysł, aby przyciągnąć do siebie klientów. Sprawdźcie sami. Przemek i Tomek. Przemek, jesteś kucharzem? Tomek. Przemek. I Tomek. Jednym ślinałku. Tomek, jesteś kucharzem? Tak. Przemek, organizacja bardziej. Powiedzcie mi, czym się zajmowaliście jakby wcześniej i skąd w ogóle pomysł na lokal? Dzisiaj wspominałem to akurat pamiętną datę, kiedy dostałem SMS-a od tego tutaj człowieka. SMS-a o treści klopsikarnia. Tak się zaczęło. Klopsikarnia. Tak, pomysł wyszedł ode mnie, jak Przemek powiedział. A skąd się wziął? No ciężko powiedzieć. Czasami mam takie pomysły. Nie, to może nawet nie o apetyt chodziło. Chodziło o nie wiem o co. Ciężko powiedzieć. Nie chcę zdradzić. Nie chcę powiedzieć tego, co powiedziałem Tobie. Ale czym Wy się wcześniej jakby zajmowaliście? Bo Wy prowadzicie generalnie na co dzień jakieś tam swoje biznesy. Tak. Jasne. Ja? Śmiało. Ja prowadzę firmę budowlaną. Firmę budowlaną? Tak. Aczkolwiek jeszcze wcześniej byłeś kucharzem i chyba to jest... Wcześniej przez długie lata byłem kucharzem, pracowałem w restauracjach. No i krótki epizod budowlany, masz ochotę przerwać. Zakończyć. Zakończyć. A Przemek? Ja z kolei robiłem mnóstwo rzeczy, ale z tych ciekawych powiedzmy to studiowałem astronomię. Astronomię? To tam chyba na obrazach coś tam... Tak, serio, z zawodowych rzeczy to robię eventy. Po prostu robię eventy w Poznaniu, nie tylko w Poznaniu, w całej Polsce. Mm-hmm. I w którymś momencie też Tomek zaproponował, że robimy lokal, pomyślałem, że jest to fajne miejsce, gdzie można trochę się ustabilizować. I z tego skorzystać, że to ludzie będą tutaj przychodzić właśnie i że będą naszymi gośćmi. Słuchajcie. Na jakim etapie jesteśmy, powiedzmy, budowy, bo na razie jesteśmy na placu gdzieś tam budowy. Tak. Mamy pokazane różne kąty, różne pomysły. Kiedy start? No, to wszystko trwa, nie? To jest progres. Ja co tydzień zakładamy, że już jest blisko końca, ale ten koniec właśnie tak oddala, nie? Mhm. I tak potem już myślimy, że jest blisko, a potem znowu daleko właśnie. I kiedy koniec, Tomek? No planujemy otwarcie w przeciągu 2 tygodni, tak? Czyli 14-15 dni. Może nie taka wiążąca, ale jedna z bardziej realnych to są 2 tygodnie, na pewno nie wcześniej. A etap budowy na obecną chwilę wygląda kiepsko, tak? Ale wystarczy posprzątać, poukładać i jesteśmy naprawdę bardzo blisko. To takie... W każdym razie włożyliśmy w to mnóstwo wysiłku. Każdy centymetr jest dopracowany. Przez te kilka miesięcy mam mnóstwo wspomnień z każdego narożnika. Jak człowiek się angażuje i coś pracuje, to myślę, że potem to jakoś bardziej cieszy. Nas to cieszy, co jest na tą chwilę. Może to dobrze nie wygląda, ale nas to cieszy, bo wiemy jeszcze w głowach, co jeszcze można zrobić, co jeszcze chcemy zrobić, jak chcemy to dokończyć. A przede wszystkim wiemy, co tu było, kiedy to weszliśmy pierwszy raz. Kolana się ugięły. To był cube po prostu, tak? Kostka i to obrzydliwa od środka. Właściwie jedyne, co mnie akurat zainteresowało, to łuki tej szyby i stwierdziłem, że to jest interesujący detal architektoniczny. Aha. No i wielki napis, tu powstaje coś. Tak. Także... Coś, co potem tłumaczyliśmy ludziom namiętnie pytających nas, co oznacza coś. Mówiliśmy centralne oczyszczanie ścieków.
Ale nabiera kształtów to wszystko, czyli gdzieś tam za dwa tygodnie start. No i co to będzie? Co to będzie? Nie? To jest pytanie, czym jakby chcecie przyciągnąć tu ludzi? No, strawa, tak? Klub i napitki. To są trzy podstawowe hasła. Strawa, wiadomo, jedzenie. Tak jak już pewno wiesz, to będą klopsy. Jako mięso to będą tylko klopsy na bardzo różne sposoby. W większości przypadków nieznane przez Polaków. Tak, bo nie mówimy tylko o tradycyjnej kuchni jak u babci, ale też o tym, że mamy koftę turecką, że mamy belgijskie bulet latę, że mamy klopsy szwedzkie, które teraz popularyzowała IKEA i całe mnóstwo naprawdę klopsów na całym świecie, bo się okazuje, że kulanie klopsów to jest bardzo ciekawa czynność, którą wszyscy na całej planecie robią. Mhm. Jest coś takiego, że kulanie z mięsa, czy też wegetariańskich, tak. Klopsów po prostu jest proste, jest intuicyjne, jest zabawne. Jakoś kucharze wymyślali na całym świecie po prostu klopsy, jedzenie w formie kulki. I nam się to tak spodobało właśnie, że też chcemy po prostu kulać i kulać i kulać. Panowie, no właśnie, co z tą nazwą? Bo to jest chyba najważniejsze, jeżeli chodzi o gdzieś tam pomysł o lokal. No widzisz, właśnie pojawił się ktoś trzeci pomiędzy nami. To nasz boss. I cała nazwa jest związana z tym oto dzikiem. Damian ma charakter trochę osobisty, bo dostałem go parę lat temu na urodziny. Mhm. I lubię, jak rzeczy się jak przenikają, nawiązują do siebie. Stał przez parę lat na strychu właściwie, bo ciężko taki prezent na półce sobie trzymać. No ciężko by było. Teraz go wytargałem i zamierzamy naszego dziczka. Z naszego dziczka stworzyć nasz logo, nasz symbol. Knajpa nasza to będzie Dzika Szama. A dzik będzie właśnie tutaj takim znakiem, emblematem tego miejsca. Panowie, kogo chcielibyście zaprosić? Kiedy oficjalny start? Nie musicie podawać daty, ale przede wszystkim trzeba tych ludzi zaprosić. Jasne. To kogo? Anię, Kasię, Beatę, kogo to Mariolę, Justynę, Martę, Marzenę. Paulinę. Paulinę też. Na pewno. Paulinę nie, Paulina musi się być. Basia, to w ogóle Mariola, tego nie wyobrażam. Nie? Cecylia. Też. Też jasne, oczywiście. Co lecimy teraz? Chłopaków, a znasz jakiś? No, może z dziewczynami przyjdą. Nie, może Maćka? Maciek i Krzyś. Nie, Maciek za dużo je. Nie, Maćka nie. Wszystkich ludzi, wszystkich, którzy chcą spróbować czegoś nowego, którzy chcą spróbować kuchni teoretycznie tradycyjnej, bo to są klopsy, ale w zupełnie nowej odsłonie. I wszystkich też tych, którzy mają ochotę spędzić trochę czasu tak chilloutowo, na przykład na piętrze, wypić sobie kawę, czy wypić sobie piwo, po prostu posiedzieć na jedynej antresoli, na Jeżycach na pewno, jaka jest, pooglądać sobie życie ulicy Szamarzyńskiego przez okno, przez wielkie okno, które myślę jest zajebiste. Także zapraszamy wszystkich po prostu, żeby poznali coś nowego, co chcemy na Jeżycach zaproponować. Maciek czy Dzik? A ty jednak, kurwa, powiedziałem, że jestem stworzony dla mediów.